Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Kozik, mamy 22 stycznia 2024 roku i rozpoczynamy nasz codzienny poranny przegląd. E, ja jestem Kozik, tak, a my dzisiaj poruszymy sobie kwestię e, szczytujących indeksów giełdowych. I walkę, jaką toczą już od kilku tygodni. Zobaczymy, sobie, zobaczymy kto sobie poradził, um, kto sobie najlepiej poradził, kto sobie nie poradził w ogóle, um, jeżeli chodzi o indeksy, um, gdzie jest okazja, co dalej i um, no dalej, no właśnie, co, co robimy dalej. Um, od razu zaczniemy sobie od dax DAX wywołał bardzo sporo, um, bardzo sporo euforii, jeżeli chodzi o europejski rynek ponieważ był pierwszym indeksem, który tak ładnie, tak ładnie wystrzelił, i na pewno bardzo wielu osobom przyniósł fajne korzyści. No ale co dalej? Jeżeli zobaczymy sobie na interwał czasowy jeden tydzień, jednego tygodnia, zobaczymy, że ta euforia, euforia już po opada, tak? Tutaj prawdopodobnie według wedle tego, jak pokieruje nam się rynek, po ostatnim szczycie już widać, że te dołki mamy coraz niżej. Ewidentnie trwa tutaj korekta. Korekta, która prawdopodobnie będzie, ma, za zamiar, ma w zamiarze przetestować cały ten impuls, ogromny te, te szczyty, które nam się pojawiły tutaj jeszcze przed nowym rokiem. Tak? Osobiście, jeżeli chodzi o moje predykcje. Ja DAXa widzę w okolicach około 15 tysięcy, 15 tysięcy 600, poniżej 16, między właśnie 15 i 16 tysięcy w tych okolicach. Myślę, że będzie, przyjdzie nam okazja do tego, by przyłączyć się do kontynuacji wzrostów, które w długim terminie wyglądają w ten sposób. Nawet po takiej większej korekcie. Tu wciąż, może być, tu wciąż może się pojawić okazja, właściwie pojawiła się wcześniej i teraz z, znów może się pojawić okazja do tego, żeby um, szykować się do kontynuacji longów na DAX-ie w długim terminie. Jeżeli chodzi o DJI'a, tak, Dow Jones um, o, po osiągnięciu swoich szczytów, mocnych szczytów, tak, po osiągnięciu um, szczytów 38 tysięcy um, dolarów, nie pokazuje żadnych tutaj oznak słabości, jeszcze. Oczywiście, wszystko, co tutaj trwa, nam obecnie może być tak naprawdę dystrybucją do również testowania tego całego impulsu wzrostowego i może nam się pojawić, zwłaszcza po wybiciu tego ostatniego szczytu tego nowego ATH. W tym tygodniu, może się tutaj pojawić, a właściwie to już dzisiaj, może się pokazać nam tutaj, mogą się pokazać jakieś większe spadki. Które, jeżeli dadzą nam nowe dołki, być może również pojawi się, akcji, pojawi się okazja do tego, żeby ten indeks przeszortować. Na razie trzeba bacznie obserwować to, co nam się w tym momencie samo rysuje na wykresach. Jeżeli chcielibyście porównać sytuację, no to zobaczcie, że tutaj tak, mamy cały czas nowy, nowy szczyt, tak, ten, te dołki pomimo, um, pomimo takiej, um, takiego um, ruchu te, trójfalowego, wciąż dostaliśmy jeszcze jeden szczyt. E, i, i, i te, te szczyty cały czas padą w górę i nic nam tutaj większego się nie pojawia, nic, żadne większe spadki nam się tutaj nie pojawiają, zwłaszcza, że ta, ten, ten dołek jeszcze nie został rozjechany. Porównując do Daxa, no to zobaczcie, że tutaj ewidentnie mamy jeden nowy dołek, drugi dołek, trzeci dołek, czegoś takiego na się nie ma. Także. Um, Trzeba być ostrożnym, tutaj może być okazja do tego, że tutaj może być sytuacja taka, że ta dystrybucja, która będzie się rysowała, no przede wszystkim ma. Um, jej zadanie będzie do tego, żeby zebrać jak najwięcej zleceń, wybijając przy okazji jak największą ilość uczestników z rynku. Indeks japoński, piękne szczyty, bez żadnego. Um, tak powiem, bez żadnego oporu. Leci po swoje kolejne ATH, co jest naprawdę niesamowite, jeżeli zwrócimy uwagę na gospodarkę japońską, bez jakiegokolwiek zatrzymania. Tutaj wręcz nie ma co nawet się przymierzać do prób żadnych shortów. Raczej bym próbował tutaj wręcz na reteście szukać longów, do tego, żeby się przyłączyć na kolejne impulsy wzrostowe. SP podobnie, um, podobnie jak Dow Jones, aczkolwiek, i tutaj nawet wcześniej wyznaczałem strefę um, do kontynuacji wzrostów. Tak, Jeżeli się przyjrzymy, również um, te wzrosty cały czas są mocne, są zdrowe. Trójfalowy ruch na razie, który się wyrysował um, po nowym szczycie. Tak, tutaj wręcz dalej szukałbym okazji. Do tego e, prawdopodobnie w okolicach 4800 dolarów e, szukałbym kontynuacji wzrostów. E, jeżeli tylko cena pozwoli nam na przyłączenie się, tej okolicy to będzie e, tutaj. Jeżeli cena wróci, tutaj powinna być naprawdę bardzo fajna reakcja. Okolicy między 4720 a 4800 dolarów, i szukałbym kontynuacji wzrostów na nowy szczyt. Dalej, jeżeli chodzi o indeks australijski, podobnie jak DAX, ten szczyt, który mieliśmy po, na początku roku, tak, koniec roku poprzedniego, początek roku, nie był szczytem, który mówiłby nam o tym, że indeks australijski chce iść dalej w górę. Tutaj wręcz tak... Delikatne, delikatne dotknięcie poprzedniego ATH, i automatycznie ta moc już tutaj spada. Jeżeli chodzi o Australię, prawdopodobnie ja osobiście, to co mi się tutaj rysuje z wykresu, to po kilku ostatnich dniach euforii szukałbym kontynuacji spadków, prawdopodobnie w okolice 7000 dolarów australijskich, tak? bo no, widać, że tutaj ewidentnie po. Rozychaniu ostatnich FTR-ów, tak? czyli miejsc, w których pieniądze są, pieniądze były uwięzione. Tutaj nie było żadnych nowych szczytów, co mi mówi o tym, że tutaj, jeżeli chodzi o tendencję, mamy raczej w dół. SMP już zrobiliśmy, Dow Jones tak naprawdę zrobiliśmy, i zerknijmy sobie na naszą polską giełdę. Co zrobił WIG, Ponieważ tutaj, zobaczcie, z dużego interwału Piękny impuls z bardzo ładnym, mocnym, miesięcznym zamknięciem powyżej szczytu w grudniu, tak. I co dalej? Świeca, która jeszcze będzie trwała przez kolejne 9 dni, jest mocną świecą czerwoną. Co mi mówi o tym, widząc takie dwie świecy na zbliżonych do siebie poziomach, że obecnie trwa wymiana zleceń. Wymiana zleceń do tego, gdy dostaliśmy e, ostatnie, e, ostatni impuls, to te zlecenia long zostają właśnie realizowane, e, a, a, wszystkie, a wszyscy uczestnicy, to znaczy większość uczestników e, giełdy właśnie realizuje swoje zyski. E, otwierając pozycję short, dzięki czemu mamy właśnie tutaj cztery Cztery mocne świece e, tygodniowe oraz rysującym się pomalutku piątą. Dlatego fajnie było również wyznaczyć, tak jak mówiłem wcześniej, że te wzrosty na wigu były na świe obserwując świe świeczkę miesięczną były mocne, były zdrowe, mieliśmy mocne przebicie e, body warto dalej e, szukać pozycji long, e, a miejsca takie istotne, widzę dwa przede wszystkim to jest to wsparcie na, opierające się na tym szczycie, tutaj było widać ewidentnie, że ktoś próbował, próbował, tutaj shortować i jeżeli cena wróci do tych poziomów, na pewno, znaczy na pewno powinna się pojawić bardzo fajna reakcja, dająca nam okazję do złapania chociaż korekty, ponieważ może być tak, że dostaniemy podejście w okolicy, z powrotem w okolice 76 tysięcy i cena będzie chciała kontynuować te spadki, Wykonując jeszcze jeden ruch, taki. Z racji tego, że tutaj widząc, obserwując tą lukę, tą czerwoną świecę, która jest praktycznie niewidoczna, może, i mamy drugie miejsce, które jest bardzo, może być bardzo korzystne dla naszych pozycji długich. W taki sposób. Chcę mówić, że tu nowy szczyt znowu dostaniemy, aczkolwiek na pewno powinna się pojawić fajna okazja na pozycję na długie. Jeżeli chodzi o us 100, to wracając po osiągnięciu naszych szczytów, nie widzę jeszcze tutaj żadnej okazji do zawrócenia. Raczej bym rozgrywał to, co się obecnie rysuje na rynku. A jeżeli przyjrzymy się cenie. Tak, To mamy ewidentnie bardzo fajne miejsce, to jest powtórzenie tej całej korekty, wewnątrz której można zobaczyć koziołkującego sobie FTR-a, tej postaci, tutaj w tej postaci, w okolicach 16 800 dolarów, które może być fajnym miejscem do kontynuowania wzrostów. Tak? Mieliśmy Wigunie, zerknijmy na Wig 20. Który jak wiecie nie jest moim ulubieńcem. Ja osobiście nie lubię, nie lubię tego WIG-u 20, no ale wiem, że sporo z was handluje WIG-20, a nie WIG, dlatego również wyznaczyłem takie miejsca. To jest miejsce na FTR, na które być może dostaniemy okazję do przyłączenia się do longa. Jeżeli nie na nowy szczyt, to tak jak w przypadku wig może być to okazja do złapania po prostu kilku pipsów do tego, przed jakąś większą korektą i wtedy możemy próbować tak. W taki sposób. Czyli mamy tak naprawdę dwa miejsca. jedno które już zostało wyznaczone oraz drugie, którego ja osobiście sam jestem fanem. E, wolałbym w wigunie złapać w okolicach 2000 zł na long. Jak widzicie, również mój alarm, tak? Czyli mamy dwa scenariusze. Albo taki, albo taki. Narysuję odważnie. E, I okej, okay, dobra, a które powiedzcie, e, które które indeksy się nie popisały, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tą swoją moc. Na pewno indeks, który dał o sobie znać jako o indeksie, promowanym przez wielu naprawdę wielu influencerów mówiące, mówiące o tym, że inwestycja w Chiny, to jest sposób na wzbogacanie się. Zobaczmy, zobaczmy na indeks chiński, e, który sam tak naprawdę wierzyłem. To też się muszę przyznać do tego, e, że sam szukałem wejścia na long, e, czy to z tego miejsca, czy to z tego miejsca, e, i nawet, nawet chyba z tego miejsca, ale tutaj większych okazji do złapania e, jakiejś większej pozycji nie było ani razu. E, Musiałem dwa razy uciekać praktycznie na break even. Ta pozycja w ogóle była tutaj stratna. Tutaj na tym, na tym wzroście udało mi się akurat coś łapać jeszcze w miarę dobrego, co na pewno tego Stop lossa co na pewno tego Stop mi zneutralizowało, wyszedłem sobie praktycznie na zero. Aczkolwiek widać, że ten rynek jest cały czas w trendzie spadkowym. Tutaj jeżeli sobie wrócimy do długoterminowego spojrzenia i zobaczymy, jak te świece miesięczne wyglądają, e, i przede wszystkim na całą tą strukturę rynkową, tak, to widać ewidentnie, że mamy, że struktura rynkowa wygląda w taki sposób i tutaj możemy się spodziewać kolejnych ATH, ale w drugą stronę, tak, czyli e, przez ostatnie. Mamy tak, przez ostatnie, najniższe poziomy od ostatnich praktycznie 16 lat. I cena, cena ciśnie, tak? Ciśnie cały czas w tą stronę, w, w stronę nowych dołków, które, które myślę, że nastąpią całkiem niedługo. I co dalej? Co jeżeli te dołki, na, dołki nastąpią? Myślę, że bardzo istotnym będzie obserwowanie tego, co zrobi cena po dotarciu. Właśnie do tego, um, do tego dołku um, i realizacji tych zleceń, co tutaj będzie się działo. Z racji tego, że zobaczcie, że poprzedni szczyt, czyli ten szczyt, również wystartował z powolnym, to oczywiście był bardzo powolny proces, ale wystartował z tych poziomów, które dla inwestorów były bardzo, bardzo atrakcyjne, tak? E 14 tysięcy yuanów, czy w roku 2008 były zupełnie inną kwotą niż 14-15 tysięcy, które mamy w tym momencie, tak? Myślę, że te pozycje, że, że te, ten zakres cenowy może być wciąż, wciąż w miarę atrakcyjny dla ewentualnych inwestorów, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o indeks chiński. Także ja jeszcze, co prawda, próbowałem i, dwa razy, i trzy razy praktycznie wyszedłem na zero po tych trzech próbach. Wciąż będę chciał obserwować indeksyński i zobaczę, co ma on do zaoferowania. Oczywiście ustawiając wcześniej alarmy tam, gdzie wam pokazywałem na, na, na pozostałych indeksach. Przy okazji, przy okazji, standardowo zerknijmy sobie jeszcze na Bitcoin. Ropę e, i złoto. A więc, miesięczna świeca, co prawda, do jej zamknięcia, e, do, do zamknięcia miesięcznej świecy na Bitcoinie mamy jeszcze 9 dni, e, ale już w tym momencie widać, co nam się zaczyna kształtować, e, a kszta, kształtuje się mocna e, świeca dystrybucyjna na Bitcoinie. Pojawiają się informacje, że na Bitcoinie, że wypłynęło 77 tysięcy bitcoinów na rynek, które zostały praktycznie większość z nich została wchłonięta, jeszcze jest sporo bitcoinów fizycznych, które są do odkupu. I to są takie informacje, które mówią nam o tym, że może nastąpić korekta, większa korekta, na którą czekaliśmy, chyba, że coś się wydarzy. I co ja wam mówiłem wcześniej jeżeli e, mówiłem, że dopóki poziomy takie e, dopóki poziomy m, tego wsparcia nie zostaną nie zostaną rozjechane, nie ma co rozglądać się za shortami, tak? Tutaj jest, że tak powiem, w tej strefie mamy takie ostatnie. Wsparcie do tego, by kontynuować ride w okolice 50 tysięcy dolarów, i tutaj co prawda widać, że ta struktura już po takich mocnych spadkach, już zaczyna się kształtować na strukturę spadkową. To ja osobiście bym w tym momencie zrobił, ponieważ dostaniemy prawdopodobnie z tego miejsca już nowy dołek po którym. Wciąż w okolicach 40 tysięcy, która jest ceną psychologiczną, na którą warto zwró zwrócić uwagę, gdy bitcoin w tych okolicach, e, tak sobie ustawimy, mamy 40 tysięcy dolarów na bitcoinie. Gdy, bi gdy cena e, bitcoina rozjedzie ten poziom, dostaniemy prawdopodobnie jakiś większy retest do tych shortów, które mieliśmy z okolic 49 tysięcy. Prawdopodobnie aż w te okolice, tak? Między 45 a 47 tysięcy i dopiero ja osobiście szukałbym shortów tego miejsca, co również może potrwać, ponieważ te, pamiętajcie, że to może nawet wyglądać w taki sposób. I dopiero z tych okolic ma, ma, może się nadarzyć oka okazja do jakichś większych shortów. Rynek ma czas. Rynek sobie może poczekać, rynek się nie martwi. E, I dokąd? dokąd te shorty? Nie chcę przewidywać zbytnio e, z racji tego, że ja nie jestem od tego, żeby, by, ja nie jestem jas jasnowidzem, nie jestem od tego, żeby przewidywać, e, aczkolwiek mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję kupić Bitcoina poniżej 30 tysięcy dolarów. E, to by był poziom, który naprawdę, e, naprawdę by mnie ucieszył. E, to byłby dobry poziom po potwierdzeniu e, wzrostów, tak, no ale najlepiej co możemy zrobić, to obserwować po prostu, jaką stronę, w jaki sposób podąża Bitcoin, czy to będą właśnie ruchy takie. I tutaj nam się pojawi jakaś akumulacja, tak? czy nawet jakaś większa, jakieś większe spadki. Oraz czy będzie to po prostu coś takiego dotarcie do 35 tysięcy. Inwestorzy stwierdzą, że to jest dobra cena, że tutaj mamy sporo wsparcia dla tej naszej analizy i kontynuujemy, kontynuujemy wzrosty. Także nie warto przewidywać, najlepiej reagować i obserwować to, co się dzieje. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o robkę, wyczyśćmy sobie pasgroły z zeszłego tygodnia i zerknijmy, co tutaj się dzieje po ostatnim, po ostatnim wejściu w naszą strefę zainteresowania, rynek cały czas stara się osiągnąć ten target, o którym pisaliśmy, wchodząc w, tą, w naszą strefę na short. Strefa na short, która jest decydująca, decydująca do tego, żeby określić, czy zmieniamy trend ze spadkowego na wzrostowy. Na razie pozostajemy w rędzie spadkowym, przepraszam Was, który wygląda w taki sposób, tak? I teraz skupiając się na niższym interwale, widać, że ewidentnie jesteśmy w korekcie, targetując te szczyty i próbę wejścia jeszcze raz w naszą strefę na short. Czyli z dołu Longi z góry zabezpieczamy pozycję long. Otwieramy, um, otwieramy shorty. Cena jest w korekcie w tym momencie. Do longów. Korekta wewnątrz korekty. Korektocepcja. I mamy dwa miejsca, na których możemy mieć um, fajną okazję do przyłączenia się do wzrostów. To jest te okolice. W tym miejscu należy e, obserwować, co zrobi cena. E, jeszcze jedna sprawa. A właściwie to nie, moi drodzy. To jest dla mnie troszeczkę ryzykowne w tym momencie. Zauważyłem coś istotnego. Zauważyłem przede wszystkim wybicie tego dołka. Tym e, nowym dołkiem, to jest spora szansa na to, że cena po osiągnięciu tego szczytu zakończyła swoją korektę na wzrosty. Tak? To jest ostatni szczyt. I będzie chciała teraz wykonać taki ruch. Ja na, long, na longi bym akurat w tym momencie jednak nie ryzykował. Bez, na pewno bez jakiegoś bardzo mocnego sygnału. Widzicie o co mi chodzi? Tak? Mamy impuls, korekta i tutaj to może być nic innego jak wewnętrzna korekta do kontynuacji do, 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 do kontynuacji spadków. No ale mówię, no to są Zwiększone ryzyko. Ja akurat wolę zawsze wybierać te miejsca bardziej długoterminowe, przepraszam, krótkoterminowe. Dlatego nie lubię też nie lubię takich miejsc, gdzie nie jest mocno określona struktura, gdzie szczyt jeszcze nie jest określony, z racji tego, że ta cena może sobie po prostu lecieć jeszcze mocno w dół, a tak naprawdę dzień przez to moja strefa, że tak powiem. Bezpieczeństwa, taka poduszka, gdzie stawiałbym stop lossa, znajduje się aż, aż pod tymi ostatnimi dołkami. Tak, co nie, jest, co nie jest korzystne, dlatego ja osobiście zresztą nigdy nie lubiłem szczerze mówiąc ropy. Dobra, to. Na razie ten, na razie musicie się zadowolić taką analizą, nie jest ona szczerze szczegółowa, aczkolwiek również ruchy tego co się dzieje, również tego co się dzieje na ropie nie jest bardzo jasno określone. Osobiście skupiałbym się na shortach. Dla mnie, jeżeli chodzi o ten termin, o ten, ten, o ten krótki termin, wolałbym zdecydowanie... Tak, jak z tych miejsc, tutaj szukałbym okazji do kontynuowania shortów, być może nawet na niższy dołek, pomimo tego wsparcia, które mamy w okolicach 70 dolarów za baryłkę. Dobra, jeszcze złotko. Zobaczmy. Do naszej strefy na shorta jeszcze nie dotarliśmy. Informacja o tym, że możemy mieć kontynuację, em, kontynuację longów po nowy szczyt. Mówiąc o tym szczycie jeszcze nie mamy. Skupiłbym się osobiście e, cały czas na... w najbliższym e, czasie na tych ruchach. Poczekajcie, wyczyszczę. Ładnie wykres. Na... Na tym. To jest najlepsze na razie, jako okazję do trwających, do trwających wzrostów. Tutaj cena dotarła właśnie do naszej strefy FTR, z której możemy dostać reakcję. Jeżeli nie, to pamiętajcie, że mamy jeszcze test całego impulsu i kolejna okazja może się pojawić w okolicach 2000, 2016 dolarów za ŁUGE złota. A konkretnie widzę 2008 a 2016 dolarów, gdzie może być sporo popytu. Nawet jeżeli cena w tym momencie pójdzie nam w górę, może być to tylko korekta do tego, żeby zebrać niższe poziomy i stąd kontynuować swoje wzrosty w okolice tutaj tej bardzo silnej strefy na shorty. To są moje scenariusze. W ten sposób widzę. Które na niskich interwałach już nam pokazuje jakiś popyt. tak? Dostaliśmy wyczyszczenie strefy, czyli złamanie e, tej struktury i pojawienie się takiego ruchu. Prawdopodobnie kontynuacja, czy to z tych poziomów e, 2032, czy rozjechania tych poziomów, i kontynuacja po strefę głębszą w, okolice, e, w okolicach 2032. 15 dolarów za uncję. Dobra, moi drodzy, mamy półgodzinny przegląd. Ja wam serdecznie dziękuję za, dzisiaj za, obecno, za obecność. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, um, łapki w górę, uh, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie... Jak najbardziej możecie napisać nam w komentarzu, czego wam brakowało na dzisiejszym przeglądzie. Razem z ekipą zapraszamy Was do wbijania na naszą grupę do spytania, które, które konkretnie walory Was interesują. Mamy specjalnie, specjalną zakładkę z prośbami o analizę do naszych gambitowych specjalistów od analizy technicznej. Także pijajcie śmiało, e, zadawajcie pytania, oznaczajcie nas. E, I tyle. Dzięki serdecznie. My słyszymy się już jutro. Także do zobaczenia. Miłego dnia i udanych tradeów. Cześć.